Wystawa Poruszamy Ciała, choreografia nowoczesności skupia się na trzech aspektach: ciele, ruchu i przestrzeni i powstała w inspiracji twórczością i teorią Katarzyny Kobro. Katarzyna Kobro była jedną z pionierek rzeźby awangardowej i w swojej twórczości interesowała się przestrzenią, ale też projektowała w swoich kompozycjach przestrzennych ruch harmonijnego społeczeństwa, podyktowany obliczeniami rytmów czasoprzestrzennych. Rzeźbiła również akty, więc wiem, że ta relacja ciała, przestrzeni i czasu była dla niej niezmiernie ważna. Rewolucja kobiet w okresie twórczości Katarzyny Kobro, rewolucja w tańcu, to jest wyzwolenie ciała, wyzwolenie ruchu, zgeometryzowanie tego ruchu, sprowadzenie go do struktury. Możemy zobaczyć, że nie chodziło tylko o ponętne i piękne eksponowanie kobiecych kształtów, ale o pracę i konstrukcję w badaniu ruchu. Na wystawie budujemy kontekst dla twórczości Katarzyny Kobro z praktyk tanecznych pierwszej połowy XX wieku. Są to rewolucjonistki, które zmieniły oblicze tańca, tworząc z niego nie praktykę narzucającą ciału konkretne rozwiązania ruchowe, ale poszukującą nowych możliwości ciała, poszukującą naturalnego ruchu, poszukującą ruchu, który eksperymentuje z możliwościami ciała. Pokazujemy również te praktyki, które podejmują kwestie konsekwencji tego racjonalnego, logicznego podejścia do ruchu ciała. Praktyczki tańca w Nowym Jorku w latach 30. podejmowały tematy związane z wyzyskiem, z pracą, wykluczeniem osób innej rasy czy innej kultury, podejmując pracę z członkami związków zawodowych różnych fabryk, strajkując w imieniu swoim, jak i w imieniu robotników. Fascynacja logiką ciała miała również swoje negatywne konsekwencje. W systemach politycznych ciało było wykorzystywane do bardzo, bardzo negatywnych celów. Takim przykładem na wystawie jest film Leni Riefenstahl, który pokazuje fetysz ciała perfekcyjnego, ciała doskonałego, ciała zdrowego i ciała białego w systemie faszystowskim. Ciało również było wykorzystywane i jest do tej pory w systemie kapitalistycznym, gdzie również ma być ciałem perfekcyjnym, ciałem wydajnym, ciałem pięknym. W ramach wystawy Poruszone Ciało, choreografie nowoczesności odbywają się performance, choreografie współczesnych twórców. Na otwarcie zaprosiliśmy Tomasza Bazana, który specjalnie dla nas przygotował pracę inspirowaną twórczością Katarzyny Kobro. Szczególnie interesowały go napięcia kierunkowe zawarte w rzeźbach Katarzyny Kobro. To było dla niego punktem wyjścia do budowania spektaklu z udziałem publiczności. Rewolucja ciała w ruchu, którą pokazujemy na wystawie, ma uświadomić widzom, współczesnym widzom, że te poszukiwania racjonalności, celowości ruchu mają swoje polityczne konsekwencje, mają swoje konsekwencje w zmęczeniu ciała, ale również budują świadomość naszych relacji społecznych, które oparte są również na zmyśle, a może nawet przede wszystkim na zmyśle kinestetycznym, na tym języku pozawerbalnym, którym na co dzień zawiązujemy relacje.